Hej, tu Karolina. Witajcie w wyczekiwanej drugiej serii mojego podcastu. Tak jak obiecałam, wraz z powrotem do Berlina wróciłam do studio i sierpień jest miesiącem powrotu programu. Nie zmieni się wiele. Nadal będą to rozmowy z inspirującymi gośćmi ze świata zdrowia, ekologii, odżywiania, podróży, jogi czy mody. A wszystko po to, żeby wspólnie dzielić się pasją do życia i celebrować codzienność. Brzmi to dosyć poetycko, ale gdzieś taka jest tutaj moja wizja. Dziękuję wam, że czekaliście na mnie te 2 miesiące. Zebrałam w międzyczasie mnóstwo pomysłów. Wzięłam sobie też do serca wasze sugestie. Chciałam tutaj stworzyć napięcie, ale wy już po tytule wiecie, kto jest moim dzisiejszym gościem. Na pierwszy ogień idzie rozmowa z Kają z Globstory. I chyba nie mogłam sobie życzyć lepszego odcinka na start. Poznałyśmy się osobiście, słuchajcie, w dzień nagrania, a sami zobaczycie, że rozmawiało nam się jak dwójce dobrych przyjaciół. Dla tych, którzy nie znają Globstory, jest to przede wszystkim kanał na YouTubie prowadzony przez Kaję, podróżniczkę, która od lat samotnie przemierza świat. Człowiek nie czuje, jak rymuje, żeby przy pomocy kamery opowiadać historię z dalekich krain. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego podróżujemy. Kaja obali mit tych niebezpiecznych, samotnych wyjazdów, szczególnie kobiet, i podzieli się najdziwniejszymi doświadczeniami kulinarnymi. Ta i wiele innych anegdot oraz obserwacji w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Tak oficjalnie muszę zacząć, że Kaja, dziękuję ci, że przyjęłaś moje zaproszenie i że jesteś ze mną w studio. Jest mi bardzo miło. I teraz coś ci powiem, czego nie wiesz, że no nie robiłam oficjalnych statystyk, ani sobie tego nie rozpisywałam, ale bardzo wielu moich widzów prosiło właśnie o ciebie jako gościa podcastu. Naprawdę? Ojej, tak. Bardzo mi miło. Jestem zaszczycona. Tak. Naprawdę dziękuję, że zaprosiłaś mnie do podcastu. Zaproszę po mojej stronie. Jestem bardzo podekscytowana na naszą rozmowę. Ja ciebie od lat oglądam. To jest, wiesz, jakie to jest miłe. To się, ja mam aż gęsią skórę, naprawdę. Ale właśnie dużo osób chciało usłyszeć rozmowę z tobą, więc zakładam, że na pewno jest jakieś grono słuchaczy, czy też widzów, jeżeli ktoś nas ogląda na YouTubie, chociaż wiadomo, obrazu nie ma, którzy wiedzą trochę na twój temat, ale z uwagi na to, że jednak tematyki naszych kanałów, programów są inne, to wydaje mi się, że warto w naszej rozmowie też trochę takiego tła gdzieś tam dać w niektórych miejscach, bo tak zauważyłam też po sobie, że jak rozmawiam z moimi gośćmi, to tak czasem zakładam, że wszyscy wiedzą tyle, co ja, i tak przechodzę do tych tematów, które mnie interesują, a czasem właśnie może trochę trzeba dodać. Chciałabym na początek zapytać się ciebie, jaka była twoja pierwsza podróż? W ogóle w życiu, kiedykolwiek, jako dziecko? Tak. O kurczę, nikt mnie o to jeszcze nie zapytał. Zawsze mnie pytali o to, gdzie była pierwsza samotna, bo podróżuję głównie samotnie, ale pierwsza podróż w życiu to chyba do Niemiec. Moi rodzice kiedyś chcieli się przeprowadzić, nas z całą rodziną przeprowadzić do Niemiec i pojechaliśmy do Bremen chyba. Ja to ledwo pamiętam, tylko Flumark, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, że poszliśmy na targ, to bazar. Flomark. Czyli targ. Okej. Okay. Lekcja niemieckiego. Ja od dzieciaka tego słowa nie wymawiałam, więc... No pewnie. I pamiętam, że od jakiejś znajomej Niemki, nie mam pojęcia, kto to był, dostałam 5 marek. Żebym sobie coś kupiła. I kupiłam sobie takiego różowego psa szczekającego, kojarzysz, te obleśne psy z tymi świecącymi oczami. To jeszcze wtedy nie miały świecących, taki chodzący, taki szczekający. Co one tak same No takie chodzą, brzydkie zabawki strasznie. Ale wtedy były piękne dla ciebie. Tak, no w Polsce ich nie było. Ale czy myślisz, że już tamto doświadczenie jakoś wpłynęło na twoją ciekawość świata i jakby chęć wyjazdów? Myślę, że zupełnie nie. To znaczy, to było w czasie, kiedy jesteś człowiekiem małym, jeszcze takim niewykształconym, powiedzmy. Myślę, że sobie tak żyłam nieświadomie, tylko po prostu sobie byłam dzieckiem i tyle. Dopiero jako nastolatka gdzieś tak zaczęłam się zastanawiać nad tym, co lubię. Myślę, że nie miało to wpływu większego. Ale to powiedz mi, to było u ciebie tak, że najpierw gdzieś wyjechałaś i zrozumiałaś, że to jest to, co lubisz robić, czy najpierw marzyłaś, żeby wyjechać? Jedno i drugie. To znaczy, nie to, że marzyłam jakoś czynnie, aktywnie, ale na przykład miałam przesłanki. Lubiłam oglądać atlasy. To jest moja ulubiona w ogóle literatura. Mogłam być kartografem. Nie mam kolekcji atlasów, ale wiem, że jeśli bym coś kolekcjonowała, to byłyby to atlasy i mapy.
Jako dziecko uwielbiałam, miałam taki atlas właśnie z jakimiś tam obrazkami i godzinami wertowałam, takie mam wspomnienie z dzieciństwa, ale też jakoś tak nie przyszło mi do głowy, że można podróżować, bo to też były trochę inne czasy, nie wiem w jakim wieku masz słuchaczy, ale... Bardzo różne. Okej. To jak byłam nastolatką, czyli z 15 lat temu, nie było tanich linii lotniczych, ja pochodzę z Ostrowca Świętokrzyskiego, tam nikt nie wyjeżdżał na city break, na zakupy, więc to w ogóle było poza obszarem mojego wyobrażenia o tym, co można robić w życiu. I dopiero jak przyjechałam do Warszawy, jak dostałam pierwszą pracę, to pojechałam na Islandię z przyjaciółką i to był mój pierwszy taki wyjazd samodzielnie zorganizowany. Wzięłam kredyt na tą Islandię. A czemu Islandia? Dlatego, że słuchałam Björk i sama też robiłam muzykę, komponowałam, lubiłam pisać piosenki całe życie. I byłam ciekawa, co takiego jest w Islandii, w tym kraju, że ludzie wymyślają taką muzykę, bo w ogóle muzyka islandzka jest bardzo specyficzna. No i mają tam dużo fajnych rzeczy. Ale popatrz, teraz Islandia jest takim, powiedziałabym, na czasie tak, miejscem. Bardzo. Ty byłaś po prostu trendsetterką podróżniczą, bo to musiało być jakiś czas temu, zakładam, skoro to był twój taki pierwszy wyjazd samodzielny, nazwijmy to. Z 8 lat temu i to było tak, że jak jechałam południową autostradą, nie pamiętam jak się nazywa, ale tam jest jedna droga, która po prostu leci dookoła wyspy. Słyszałam. To raz na 10 minut przejeżdżał jakiś inny samochód sprzeciwka. Byłam kompletnie sama z przyjaciółką przez większość czasu. I potem już podróżowałaś sama? Czy jeszcze przez jakiś czas miałaś zawsze towarzystwo? Miałam zawsze towarzystwo i ja w ogóle nie miałam potrzeby podróżowania samotnego. Dopiero tak przypadkowo coś mi się tam w życiu średnio ułożyło i potrzebowałam oddechu i wyjechałam na miesiąc sobie sama do Chin. Po prostu do Chin? Tak, do Chin. A i jest konkretnie? Na YouTubie ta cała seria. Całe południowe Chiny zjechałam. Do Szanghaju poleciałam, z Szanghaju wróciłam, ale zrobiłam taką rundkę pociągami. I to było super. Ja wróciłam już jako inna osoba. I kiedy to było? 2 lata temu? 3 lata temu, nie pamiętam. Czyli twoje samotne podróże to jest taka dosyć świeża sprawa w twoim życiu, bo 3 lata nie jest to chyba tak długi czas. No wiele się zmieniło przez ten czas u ciebie, ale to są 3 lata intensywnego zwiedzania świata. Ale zaczęło się od Chin i powiedz mi, od tego czasu już podróżowałaś w większości sama. Tak. Czyli co takiego skradło twoje serce w podróżach samotnych? Muszę się chwilę zastanowić. Jeśli się... To jest chyba dobry punkt wyjścia. My, żyjąc w jednym kraju, jesteśmy przez cały czas otoczeni jakimiś innymi ludźmi, którzy, czy tego chcemy, czy nie, wpływamy wszyscy na siebie. I kiedy jesteśmy sami w podróży, nie mamy nikogo, kto na nas wpływa i wszystkiego musimy się sami uczyć, sami się musimy ogarnąć. Zaczynamy słuchać swoich instynktów, bo to jest zupełnie inne środowisko niż nasz kraj, w którym znamy wszystko, więc czy brzmi to tanio i beznadziejnie, ale tak jest faktycznie, że się człowiek poznaje wtedy. Dużo bardziej i dużo szybciej. I zdajesz sobie sprawę z tego, co naprawdę lubisz, co nie jest tym, co na przykład ktoś ci powiedział, że lubisz. Ja w ogóle zaczęłam myśleć samodzielnie, podróżując sama. To znaczy zaczęłam formować swoje własne opinie. I tak, to nie jest dużo, to są tylko 2 czy 3 lata. Ja, kurczę, nie pamiętam kiedy, 3 lata chyba temu. Ale tak, ja podróżuję od niedawna i od tamtej pory zrobiłam z 18 krajów. Wow. Tak. Sporo, i wiem. I do takich dużych krajów, bo to nie jest tak, że zwiedziłaś 18 krajów europejskich, które są tak blisko siebie wszystkie. Mm-hmm, ale nie wszystkie zwiedziłam. Zaliczam też weekend w Grecji jako kraj. Może nie powinnam, ale... Oczywiście, że powinnaś. Przecież to ty decydujesz, jak to nazywasz. To nie, nie ścigam się też z nikim, no także dokładnie. To tak, tak wyszło. Numery nie są aż takie ważne, ale... Jeszcze jedna rzecz, bo to jest chyba ważne, dlatego że jak pojechałam do Chin, to ja już miałam kanał na YouTubie i to nie jest bez znaczenia, bo ja uważam i kręcenie filmów i podróże za równorzędną pasję w kierunku do filmów, szczerze powiedziawszy. Dlatego że filmami można opowiadać historię zewsząd, na różne tematy. I tu jest większe pole do jakiegoś rozwijania swojej pasji niż do podróży, niż w podróżach. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Znaczy, chodzi ci o to, że motywacją do podróży jest perspektywa uwiecznienia tego opowiedzenia historii. Tak. Że nie samo podróżowanie w sobie i o, nakręcę to, tylko chcesz nakręcić dobry materiał i jakby ta podróż jest tym środkiem. Chcę poszukać ciekawego tematu. Tak się składa, że świat jest teraz trochę jak kraj, to znaczy rozmiarowo i
po prostu ruszam w nieznane. To równie dobrze mogłabym pojechać w Polskę, ale tak wyszło, że faktycznie dużo podróżuję, bo mogę, bo jestem jeszcze młoda, bo nie mam dzieciaków, które trzeba by było ciągać na drugi koniec świata, więc tą Europę sobie zostawiam na później. Ale mam bardzo dużo takich pomysłów na filmy niezwiązane w ogóle z podróżami. Podróże kocham, ale przypuszczam, że gdybym nie kręciła filmów, to podróże moje wyglądałyby zupełnie inaczej i myślę, że po roku podróżowania samotnego już podróżowałabym z kimś. Bo jakby temat się wyczerpał, ja już sprawdziłam siebie, już wiem, jak to jest. Może od czasu do czasu robiłabym sobie samotny wypad, ale myślę, że przynajmniej dla mnie to nie musi mieć kontynuacji przez całe życie. W czasie, jak wymieniałaś kolejne te aspekty podróżowania twojego samotnego... Ja tak mogę jeszcze przez godzinę. Tak, i za każdym razem, jak dodawałaś coś nowego, to mi przychodziło do głowy inne pytanie lub jakaś inna dygresja właśnie na ten temat. Postaram się to jakoś zapamiętać, bo po pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to było to, że teoretycznie podróżujemy po to, żeby poznać nową kulturę, ale to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że tak naprawdę odnajdujemy w tym siebie. Ale ładnie to powiedziałaś, no. I ja co prawda nie... Może ja po prostu na to inaczej patrzę. W moim przypadku to jest tak, że ja się przeprowadzam do różnych krajów. W ostatnich latach mieszkałam w różnych miejscach i nie jadę tam stricte właśnie w celu podróżowania, zwiedzania, ale zawsze mówię, że największą wartością, jaką ja wyciągnęłam z tych wszystkich doświadczeń, jest to, że odkrywałam siebie. Tak, znowu to takie powiedzenie frazesowe. No strasznie to brzmi, tak. Ale to jest tak niesamowite. Tego się nie da właśnie wytłumaczyć osobom, które nie były same w nowych miejscach, bo możemy być, podróżować właśnie w towarzystwie jakiejś osoby, ale nadal jesteśmy w tej takiej strefie, gdzie jesteśmy bezpieczni i nie musimy wchodzić właśnie w interakcję z ludźmi. Mikrogrupa taka. Tak, nawet jak jesteś z rodzicami, to moi rodzice na przykład mówią mi, żebym zagadała do pani w sklepie, przez co oni już nie wchodzą w interakcję z panią w sklepie i przez to też ich doświadczenie jest, nie chcę powiedzieć, że uboższe, bo jest inne. Po prostu jest zupełnie inne. I gdzieś tam właśnie jak już znajdziesz, jak już zrozumiesz siebie, to jak ty działasz, to wtedy chcesz zabrać w podróż kogoś ze sobą, bo ty już wyciągnęłaś z tego wszystko i wtedy zabierasz drugą osobę. Ale też pokazuje, że u ciebie też nie jakby samo podróżowanie i poznawanie tych kultur nie jest twoim takim celem, tylko właśnie gdzieś te historie, że ty miałaś jakiś etap, teraz ci robię psychoanalizę tutaj po prostu. Nie, ale fajnie to mówisz. Ale chodzi o to, że na początku szukałaś siebie, potem zaczęłaś szukać historii, a teraz chcesz się tymi historiami dzielić z ludźmi, którzy są ci bliscy. Tak, bo można się z tych historii bardzo wiele nauczyć. To znaczy, super, to w ogóle naprawdę mnie spsychoanalizowałaś, ale ułożyłaś mi coś w głowie. Bo ja się zastanawiałam, dlaczego ja lubię tak opowiadać te historie, bo one mi faktycznie coś tam kiedyś dały, więc nie wiem, czy też masz takie wrażenie, bo ja się bardzo staram zrobić tak, żeby te filmy były nie tylko dla osób, które chcą pojechać do danego kraju, tylko żeby one miały jakiekolwiek przełożenie dla osób, które do tego kraju w ogóle nie pojadą. To znaczy, żeby widzowie znaleźli tam coś, co mogą, z czym mogą empatyzować, albo co mogą jakoś zaczerpnąć do swojego życia. To jest też coś jak jakaś technika storytellingu, nie wiem, bo ja tego nigdy nie zgłębiałam, ale wiem, że jest coś takiego, że musi być jakiś łącznik. Emocjonalny. Tak. Czasami z przymusu to jestem ja, bo się akurat nic nie dzieje i potrzebuję człowieka dla skali, żeby się przejść przy skalę i żeby pokazać, jak ona jest wielka. Czasami to są ludzie i ci ludzie mogą na przykład opowiedzieć o tym, na przykład, co jedzą, tak jak pan z Kambodży opowiadał o tym, że jedzą świerszcze. Każdy z nas coś je, na przykład. I to jest bardzo prosty i taki łopatologiczny przykład, ale... To bardzo adekwatny dla mojej tematyki. Mm-hmm. Tak. Jedynie. W końcu musiał zostać poruszony. Mm-hmm. Ale właśnie chodzi o to, że my wszyscy jesteśmy tak bardzo podobni, więc dla mnie to już nie są aż takie odległe tematy, jak dla wielu ludzi są. I ja wciąż rozumiem to, że dla mnie to nie jest problem porozmawiać z kimś z drugiego końca świata, bo między mną już nie ma bariery, bo już się przyzwyczaiłam, będąc w tak wielu różnych sytuacjach. Ale ja cały czas pamiętam, jak to jest patrzeć na Chiny jako w ogóle na jakiś super odległy świat z kosmosu czy coś takiego. Także mam takie pragnienie, przepraszam, cichą nadzieję, że
że tak to działa na widzów. Tak bym chciała i tak do tego dążę najlepiej, jak umiem. Czyli zawsze, kiedy wyjeżdżasz, starasz się postawić w sytuacji takiej osoby, która nie ma doświadczenia z obcymi kulturami i odnieść to do niej. Tak, dokładnie. To w ogóle było jedno z takich zagadnień, o które chciałam cię zapytać pod koniec, w ramach takiego podsumowania właśnie, jakie jest twoje przesłanie. To jest bardzo miłe, że tak szybko doszłyśmy już do takich... Ale mam więcej, także tak, jeszcze możesz zapytać. Głębszych, niegłębszych tematów, ale też mam różne takie przerywniki, bo bardzo mnie ciekawią takie rzeczy, jak na przykład, jakie było twoje największe spełnione marzenie podróżnicze. Takie miejsce, gdzie najbardziej nie mogłaś się doczekać tego, że zwiedzisz to miejsce. Islandia. Szkoda, że jej nie ma na YouTubie, bo to już dawno było, ale Islandia była wyczekana. A potem mi się marzenia zmieniają raz na 3 miesiące. To znaczy, tych krajów jest jeszcze tak dużo, w których nie byłam, że bardzo chciałam pojechać do jakiegoś kraju Bliskiego Wschodu. Pojechałam do Iranu, najbliżej, jak się dało, tego Bliskiego Wschodu, który gdzieś tam mam w głowie. Bardzo lubię kraje w ogóle arabskie. Nie byłam w żadnym, ale to jest moje marzenie do spełnienia. I w ogóle te kraje islamskie mnie bardzo fascynują. Na pewno Kambodża. Nie wiem, skąd mi się wzięła Kambodża w ogóle kiedykolwiek w głowie, żeby tam pojechać. No tak, ale marzenia mi się zmieniają co 3 miesiące. Jak już wspomniałaś o Kambodży, to musiałam powiedzieć o pięknej rzeczy, której dokonałaś w związku z tym krajem. Dokonało 2000 ludzi. Tak, ja powiem ci, że wtedy, kiedy to miało miejsce, ja nie byłam na bieżąco, ale czy to nie jest tak, trochę abstrahując, że to była akcja, inicjatywa, która też zmieniła grono twoich widzów, że to w jakiś sposób nagle Globstory stało się taką marką, że ludzie zaczęli o tym mówić, że pojawiły się publikacje? Tak, ja dostałam natychmiastowy zwrot karmy po prostu. To znaczy tak, chodzi o sytuację, to tak w skrócie powiem, chodzi o sytuację dla tych widzów, słuchaczy, którzy być może nie wiedzą, że będąc w Kambodży poznałam rodzinę, która była, mówiąc zupełnie w skrócie, film jest bardzo długi na kanale u mnie. Podlinkujemy. Tak, dziękuję. Była w ciężkiej sytuacji finansowej i razem z widzami uzbieraliśmy dla nich pieniądze na nową ziemię i nowy dom. To się udało. Myślę, że za mniej więcej pół roku jeszcze tam pojadę, żeby podsumować to, bo nie wszystko poszło zgodnie z planem i nie zamierzam tego ukrywać, ale zamierzam powiedzieć, jakie mamy sukcesy, a jakie mamy mini porażki, bo nic złego się tak bardzo nie stało, ale to zawsze jest tak, że jest jakiś pomysł, wyobrażenie, marzenie i życie go weryfikuje. Ale wszystko jest w porządku, z panem mam nadal kontakt i generalnie do tej pory akcję uważam za super sukces, ale największym sukcesem jest to, jak zachowali się ludzie, bo oni natychmiastowo, widzowie, kochani, uzbierali taką kwotę, prawie 60 tysięcy złotych, a chcieliśmy uzbierać 10 tysięcy. Błyskawicznie to się wydarzyło. Także taka akcja. A czego dotyczyło pytanie? Tego, czy to był moment, w którym zrobiło się głośno na temat tej inicjatywy i twojego kanału, że to był taki przełom. Tak, i to był czas. Kiedy to było dokładnie? W tym roku, w styczniu. Wróciłam na święta Bożego Narodzenia z Azji, bo byłam tam 2 miesiące. Akcja z panem pobyła w listopadzie, bo jeszcze potem pojechałam do Laosu i Wietnamu. Jak wróciłam do Polski, to miałam wrażenie, że wszystko jest inaczej. I to nie chodzi tylko o... Aż tak wielu nowych widzów, doszło bardzo wielu nowych widzów, bo chyba z 10 tysięcy to jest bardzo dużo ludzi. Natomiast skok z 80 na 90 tysięcy to może się nie wydawać aż tak duży. Natomiast miałam wrażenie, że... 10 tysięcy osób, to nadal. Myślę, że dla większości ludzi to jest ogromna liczba. To jest, wyobraź sobie 10 tysięcy ludzi. No dokładnie, ja zawsze staram sobie wyobrazić w pokoju. Wtedy to mnie przeraża. Ale jakby skala popularności była niewspółmierna mojej gdzieś tam obecności do tego przyrostu, porównując procentowo. To znaczy, ja miałam wrażenie, że się wszystko zmieniło i bardzo było dużo publikacji, niektóre były takie, do których ja się gdzieś tam udzieliłam. Czasami pojawiały się takie, że ja w ogóle nie brałam w tym udziału, ktoś po prostu napisał. Byłam w paru radiach. Mimo tego, że ja rzadko się udzielam, ale czułam się w obowiązku, bo to nie była tylko moja akcja. To w ogóle nie była moja akcja. Ja panu po nie dałam ziemi. To zrobili widzowie i wydawało mi się, że taki piękny gest, który daje nadzieję na to, że ludzie są naprawdę dobrzy, warto o tym mówić, bo ludzie dali po prostu piękny przykład. Więc się przeszłam po tych mediach z przyjemnością. Przełamałaś się. Tak, ale im więcej się pokazujesz w mediach, tym kolejne media o tobie słyszą i to się nakręca taka spirala wtedy.
Więc powiedziałam w kilku miejscach to, co miałam do powiedzenia, ale Globstore się dalej rozwijało i faktycznie ten rok jest dla mnie bardzo pełen sukcesów takich biznesowo, zawodowo popularnościowych. Także cieszę się bardzo, że podoba się ludziom to, co robię i mam nadzieję, że to dalej im się będzie podobać, że to nie chodzi tylko o to, że spodobała im się jedna akcja, a tak naprawdę, chociaż nie wiem, to jest video on demand na YouTubie. Ludzie powinni oglądać to, co chcą. Właśnie dlatego nie lubię na przykład promować filmów i chodzić po różnych miejscach, bo nie chcę namawiać ludzi do tego, żeby oglądali moje filmy. Bo jeśli robisz coś dobrze, to ci ludzie znajdą. A jeśli się samo obroni. Tak. A jeśli robisz tak sobie, no to cię znajdzie odpowiednia grupa odbiorców. Znaczy nie tak sobie, w jakimś określonym stylu, bo gusta są różne. Gusty się powinno chyba mówić. Czy gusta? Gusta. Naprawdę? Ja bym powiedziała gusta. Ale wszyscy tak mówią. Nie powiem, że na 100%, bo nie jestem ekspertem, nie chcę, żeby potem ktoś mnie cytował. Mówi się też w cudzysłowie, nie w cudzysłowiu. Tak. To ile też jest tych różnych haczyków polskiego języka, to ja się nauczyłam dzięki moim tutaj udzielaniu się w internecie bardzo bardzo wiele rzeczy z gramatyki polskiej. Czy kiedy planujesz swoje podróże, to myślisz o tym, bo powiedziałaś, że starasz się nie robić filmów na życzenie, tylko po prostu robisz to, co czujesz i ten, kto powinien obejrzeć, to miejmy nadzieję trafi na ten materiał. Ale masz tak, że widzowie na przykład mówią do ciebie, pojedź do Korei Południowej, tak byśmy chcieli zobaczyć, jak tam jest. I myślisz sobie, dobra, obiorę te destynacje, zdarzyło ci się to? Lub masz taki pomysł, czy raczej robisz swoje, tam idziesz tam, gdzie tobie podpowiada serce? Destynacje nie, dlatego że jadę tam, gdzie mam możliwość, czy finansową, czy jakiś kontakt i tak dalej. Czy jakiś też własny pomysł, ale słucham widzów, kiedy piszą komentarze dotyczące treści. Na przykład, że lubią coś bardziej, coś lubią mniej. Zwracam uwagę na to, co im się podoba, no bo ja opowiadam historię, ale opowiadanie historii ma sens, jak ktoś ich słucha. Jasne, ja jestem osobą, która decyduje o tym, jaka to będzie historia i to, co by mi się podobało, jest jakimś wyznacznikiem, ale ja mam takie ogromne poczucie, że to nie idzie po prostu w eter. Nie mam tak, że mówię do kamery i mówię do kamery. Ja po prostu sobie zawsze wyobrażam, że tam siedzą ci ludzie i jest grono też takich bardzo stałych, bardzo zaangażowanych, stałych widzów, których ja nawet poznaję po awatarach, którzy są ze mną od lat. Są tacy, którzy na przykład napiszą, cześć Kaja, oglądam cię od 3 lat, ale to jest mój pierwszy komentarz. Ja mam takie cały czas poczucie, że nie do końca sama podróżuję. Ale właśnie wracając do podróżowania samemu, czy ludzi nadal dziwi to, że jeździsz sama po świecie? Cały czas się ludzi? W Polsce czy za granicą? W Polsce. Bo to jest twoja, są twoi odbiorcy, są zazwyczaj, zakładam, Polacy. Tych, którzy mnie znają, już nie, bo myślę, że wyjaśniłam to w wielu filmach. Jeśli oglądali, to już ich nie dziwi. Tak mi się wydaje, nie wiem, zgaduję. Moich rodziców też już nie. A nowo poznane osoby w kraju? Tak, pierwsze pytanie, nie boisz się? To jest zawsze, 100%. Ja nawet mam ochotę czasami powiedzieć to w tym samym momencie, co oni. Nie boję się. Wiesz, ja dostawałam bardzo dużo pytań, mieszkając w Berlinie, czy nie boję się mieszkać w takim niebezpiecznym mieście, więc to jest gdzieś tak, też w ogóle wydaje mi się, że to jest u nas tak trochę zakorzenione, że taki strach przed nieznanym, przed obcym, ale to w ogóle nie jest temat tej rozmowy, to jest moja zupełna dygresja. Ale ja myślę, że to, że jesteśmy kobietami, tutaj ma znaczenie, co mnie denerwuje bardzo, bo to jest takie inaczej, oczywiście, jako kobieta to jest trochę inaczej i nie wszystkie kraje są dla nas bezpieczne, ale generalnie nie ma większej różnicy i to jest niesamowite, że tyle lat emancypacji i jakby cały czas jest ten podział w takim przeświadczeniu, że coś jest bardziej lub mniej bezpieczne. Tak, i kobieta sobie nie poradzi. Zawsze słyszałam od mojej babci czy prababci właśnie, żebym nie chodziła nigdzie sama, po ciemku, późno, jakimiś uliczkami, a mój młodszy brat tego nie słyszy. Tak sobie teraz to uświadomiłam, że tego jakoś nie mówi tego chłopcom, tak, czy się boją mieszkać w Berlinie, ale dziewczynie by coś się na pewno stało. My mamy inne zagrożenia. Mamy zupełnie inny zestaw. Jest różnica oczywiście między samotnie podróżującym mężczyzną a kobietą. To nie jest kompletnie tak samo, ale jest inny zestaw zagrożeń i przywilejów z takiego podróżowania, bo na przykład jako kobiecie samotnie chodzącej po jakiejś wiosce, ludziom nie jest głupio podejść i zapytać i zainteresować się w ogóle, bo się mnie nie boją. Dokładnie, bo ty wzbudzasz ich zaufanie, tak, a samotny mężczyzna może niekoniecznie.
Ale może tak. Chociaż tyle z tego mamy. Tak. Ludzie są dla nas bardziej pomocni. Ale masz taki zestaw, pewnie to pytanie jest często zadawane, jak najlepiej przygotować się na taką samotną podróż. Załóżmy, że jesteśmy... Ja właśnie nie lubię, ja w ogóle nie lubię podziału na kobiet i mężczyzn zazwyczaj w takich sytuacjach społecznych, bo uważam, że tak samo powinien się przygotować do podróży mężczyzna, jak i kobieta. Ale czy masz takie dla osoby, która nigdy nie podróżowała sama, jakieś takie kilka zasad, rzeczy, które, o których trzeba pamiętać przed wyjazdem? Załóżmy, że jest to kraj zupełnie nam różny. Że lecimy na inny kontynent, czy to by była Ameryka Południowa, na przykład jedziemy, zrzućmy do Urugwaju i myślę sobie, dobrze, jadę do Urugwaju, co muszę zrobić, bo jestem 20-paroletnią dziewczyną i trochę się jednak boję. Sprawdzić pogodę, żeby wiedzieć, jakie ubrania zabrać. Wziąć dobre buty. Wziąć dobre buty, kupić bilet na określony sezon i dopiero wtedy zacząć myśleć. Ale tak mi się wydaje, bo ja tak robię. Najpierw kupuję bilet, a potem się zastanawiam. Oczywiście najpierw jeszcze sprawdzić MSZ, czy tam nie ma jakichś zagrożeń, ale też traktować to z przymrużeniem oka, bo wszędzie są, według tej strony. Nie mam takich porad, szczerze powiedziawszy. Czytam zawsze o przekrętach. Jakie są przekręty popularne, bo to zazwyczaj jest kalka i robią to samo po prostu masowo, bo działa na turystów. Ale to są, masz na myśli rzeczy typu drogie taksówki na przykład? Na przykład, albo tak jak w Chinach, przekręt na herbatkę, że... Co znaczy? To jest bardzo długa historia, w skrócie powiem, i ja się nadziałam, tak się nauczyłam czytać o tych przekrętach, że zapraszają cię randomowi, przypadkowi, ludzie na herbatę na ulicy, Chińczycy zaprzyjaźniają się z tobą, wzbudzają twoje zaufanie, po czym finalnie chodzi o to, żebyś zapłaciła bardzo wysoki rachunek. Za herbatę. Tak, tylko jest określona procedura tego całego przedsięwzięcia. No tak, zakładam, że muszą to zrobić w taki sposób, żeby prawnie należała im się ta zapłata. Tak, tak. A to jest bardzo przykra sprawa. I w ogóle, no okropna. I to było moje pierwsze doświadczenie w ogóle w Szanghaju. Także niezły plaskacz na sam początek, ale bardzo potrzebne. Takie otrzeźwienie, Kaja, no myśli. Tak, teraz przed wyjazdem sprawdzasz, jakie tak. są zazwyczaj przekręty. Tak, dokładnie. I też już się nauczyłam być asertywna i krzyczeć na ludzi, którzy mnie próbują oszukać. Mimo tego, że jestem, że w ogóle nie mam żadnego pierwiastka agresji w sobie na co dzień. Ja w ogóle nie podnoszę głosu, jak gadam z ludźmi. To się nauczyłam, że jak ktoś chce oszukać, to trzeba go opieprzyć. Przepraszam za to określenie, ale trzeba. Ale to widziałam ostatnio w twoim filmie, że mówiłaś, że naprawdę opłaca się być stanowczym i nie być zawsze miłym. Tak. No bo to nie jest czysta zagrywka. No nie można tak robić z ludźmi, a być może to coś zdziała. Także albo i nie wiadomo, ale przynajmniej to jest nasza broń, jako kobiety chociażby, żeby być takim trochę nieobliczalnym dla ludzi, którzy próbują nam coś zrobić, bo może się przestraszą, że jesteśmy jakimiś wariatkami. Tak. Albo czarownica przyjechała. Tak, dokładnie, ale ja tak robię, serio. Miałam parę razy takich sytuacji. Mało, ale miałam. Także przeczytać o tym. Na przykład zakwaterowanie. Czy masz takie sprawdzone jakieś porady, czy... Czytasz zawsze opinie? Co kraj, to różne zasady są. Na przykład w Rumunii, inaczej, przed Rumunią, z której wróciłam dopiero, najczęściej sobie planowałam noclegi z dnia na dzień. Przez strony internetowe, bo wtedy są jakieś tam zniżki, na przykład jak bukujesz na ostatnią chwilę, a jest wolne, to oni obniżają cenę, żeby ktoś ten pokój wziął. Więc tak na wariata trochę. Nigdy mi się nie zdarzyło, że nie było miejsca do spania w jakimś miejscu, w którym byłam. Natomiast w Rumunii w ogóle z tego nie korzystałam i po prostu jeździłam po wioskach i pytałam ludzi o kazarę. Kazarę, czyli nocleg. Powiesz to słowo w gdzieś. W domach prywatnych? Czy to są takie w sklepie pensjonaty? Na przykład znalazłam. Pytasz o spanie. Zależy. Jeśli w wiosce jest pensjonat, to cię tam wyślą. Jeśli nie ma, to ktoś cię zgarnie. Przygarnie cię. I może to być kanapa, może to być osobny pokój w bardzo dobrym stanie, albo może to być na przykład stodoła i siano. No tak, ale tutaj się nasuwa takie pytanie, że skąd ten kredyt zaufania do lokalnych ludzi? Czy tak samo byś postąpiła w kraju całkiem nam bliskim, powiedzmy jak Rumunia, i tak samo byś się zachowała na Dalekim Wschodzie? Na wschodzie chyba tak. W Ameryce Południowej nie wiem, bo nie byłam, ale raczej nie. Byłaś nigdy w Ameryce Południowej? Nie, byłam najbliżej, byłam w Meksyku i na Kubie. Ale to są moje jedyne dwa kraje, które odwiedziłam. Ale ja w ogóle wychodzę z założenia,
I wiem, że to może się wydawać bardzo lekkomyślne, ale to nie jest lekkomyślne dla ludzi, którzy podróżowali jakkolwiek z plecakiem, bo mają wyobrażenie i ciężko mi to wytłumaczyć, ale ludziom generalnie warto ufać. I jeśli się im nie ufa, jeśli się im ufa, to ludzie ci to zaufanie oddają. Oczywiście, że możesz się nadziać, ale jak jesteś nieufny, to nie dość, że ci nie oddają zaufania, które masz, to i tak cię mogą jeszcze jakoś wykorzystać, coś ci zrobić i tak dalej. Nie wiem, czy to jest minimalizowanie ryzyka, aby na siebie bardzo, tak bardzo uważać i być nieufnym w stosunku do drugiego człowieka, bo ludzie naprawdę są dobrzy i pomagają i fajnie, inaczej, w dużych miastach, często mówię inaczej, przepraszam za to, w dużych miastach to tak nie działa. W dużych miastach trzeba na siebie uważać, warto mieć miejsce do spania, nie szczególnie ufać ludziom, natomiast w mniejszych miejscowościach, no to zawsze ludzie są mili. I z reguły są ufni, przynajmniej w tych krajach, w których ja byłam. Czasami trzeba w najgorszym wypadku po prostu nie będzie żadnej interakcji. A powiedz mi, z miejsc, w których byłaś, gdzie miało miejsce takie zjawisko, że twoje oczekiwania przed wyjazdem były kompletnie odmienne niż to, co spotkało cię na miejscu? I to może być zarówno na plus, jak i w tę drugą stronę. Mm-hmm. Że po prostu wyobraziłaś sobie to absolutnie źle. To jest prościzna. Iran. Iran, bo Iran kojarzy się ludziom z islamskim reżimem. Słusznie, bo to nie jest kraj, w którym się jest wolnym i ten reżim naprawdę, przepraszam za kolokwializm, zsie. Natomiast nie spodziewałam się tego, jak ludzie, którzy żyją w takim reżimie, mogą być po pierwsze wykształceni, po drugie światli, tak się mówi, bardzo otwarci, bardzo tolerancyjni. Nie spotkałam nigdzie takiej nacji z taką wysoką kulturą osobistą jak Persowie. W dodatku bardzo gościnni, mają bardzo mało turystów i bardzo chętnie witają wszystkich. I oni w tym reżimie sobie po prostu żyją najlepiej, jak potrafią. Ale to, że można być tak izolowanym, a mimo wszystko naprawdę być na tak wysokim poziomie wszelakim, nie spodziewałam się tego. Czyli są na bieżąco ze światem zachodnim, mogłabyś powiedzieć? Absolutnie. To znaczy tak, absolutnie tak. A w drugą stronę? Jak w ogóle zabrzmiałam, ekspert taki. Oczywiście. Górne. Niepodważalnie. Ale przepraszam, ja czasami mam takie coś, że jak coś myślę na jakiś temat, to tak uderzam w takie moralizatorskie tony. Ja tego nie zauważyłam, nie przejmuj się. Ale to jeszcze właśnie chcę powiedzieć to, że każdy kraj dla każdego jest zupełnie inny. Właśnie YouTube jest fajny pod tym względem, że ja mogę przedstawiać te podróże z mojej własnej perspektywy. Mimo tego, że niektórych to może razić, bo to nie są fakty, tylko to jest jakaś subiektywna ocena, ale nie ma subiektywnych faktów. To znaczy każdy może pojechać do tego samego kraju i 10 osób będzie miało 10 różnych opinii. To, jak odbiera się świat, będąc gdzieś krótko, to nie jest fakt naprawdę. To jest też seria przypadków, tak. Mam wrażenie, szczególnie jeżeli jedziesz na jakiś krótszy czas i też to wcześniej poza nagraniem rozmawiałyśmy o telewizji i też mam wrażenie, że reportaż telewizyjny z założenia ma być jak najbardziej bezstronny i obiektywny, co tak jakby jest już samo na start oksymoronem, bo jednak ktoś ten reportaż przygotował, ale oni starają się być bezstronni i dać ci taki ogólny obraz danego kraju, przez co brakuje tego bardziej emocjonalnego, ludzkiego czynnika, który może być u ciebie. I tak jak mówisz, ktoś może nie być fanem tego, że ty oceniłaś dany kraj w dany sposób, ale to jest ta twoja dowolność, że ty miałaś takie doświadczenie, bo byłaś w danym miejscu przez tydzień. Tak, ale reportaże moim zdaniem zupełnie nie są obiektywne. To znaczy obiektywna jest encyklopedia. Ja studiowałam też dziennikarstwo i próbowałam pisać teksty prasowe, takie właśnie obiektywne. Mieliśmy ćwiczenia na to specjalne. Notka prasowa na przykład. I to może być obiektywne, to znaczy suche fakty, no ale to jest informacja bardzo taka odarta ze wszystkiego. Tam nie ma opisu przyrody i tak dalej. Także reportaż zawsze ma reportażystę, który to tworzy. Ale też nie każdy o tym pamięta, będąc widzem, oglądając telewizję. Tak, ale też trzeba komuś zaufać. To znaczy, uważam, że nie ma w tym nic złego. Na przykład jest wielu reportażystów, którzy mają znane nazwisko,
A gdyby pisali suchymi faktami, oczywiście nikt by ich nie znał, bo na tym to polega. Tiziano Terzani chociażby, wielki reporter, którego książki czytałam przed wyjazdem do Azji. Niewiele, ale ze trzy przeczytałam. I no, on ma swój specyficzny styl i mimo tego, że pisze bardzo tak rzeczowo, to i tak jest tam Tiziano w tym. Tak, też zwraca uwagę na coś innego. Na przykład pewnie gdybym ja robiła reportaże, to by się opierało o lokalną kuchnię, chociaż biorąc pod uwagę mój wegański filtr, też bym za wiele nie przeżyła, bo też to jest kolejny temat, który bardzo mnie ciekawi, a mianowicie właśnie jedzenie w podróży. Mhm. W jednym z filmów mówiłaś, że kiedy jesteś poza rozjazdami, to starasz się odżywiać w zdrowy sposób, żeby potem móc jakoś jakby nadrobić te niezdrowe doświadczenia z właśnie w podróży. Powiedz mi, jaką w ogóle rolę ma dla ciebie próbowanie lokalnej kuchni? Czy to jest, tak jak ja podróżując, praktycznie opieram to o próbowanie jakichś tam smakołyków z danego miejsca. Tak wiem, że dla wielu osób to jest zupełnie marginalne. I bardzo mnie ciekawi, jak ty do tego podchodzisz. Ja jestem foodie kompletny, pełną gębą, że tak powiem. Dosłownie, tak. Ja jem wszystko. Znaczy staram się próbować jak największej ilości rzeczy, najdziwniejszych. W Chinach na przykład, to też zawsze podaję ten przykład, że byłam prawie miesiąc i ani razu nie powtórzyłam dania. I ja ostatnio oglądałam program o kuchni chińskiej. Jest taki serial dokumentalny, który się nazywa Ugly Delicious, gdzie znany szef kuchni właśnie odkrywa różne znane jedzenia. Na przykład odkrywa historię pizzy i to, jak pizza smakuje w różnych miejscach. Słychać było burczenie w moim brzuchu, tak zaraz to ja. Mówisz o jedzeniu. I właśnie oni cały odcinek mieli poświęcony kuchni chińskiej, której my w ogóle nie znamy. Mhm. Bo nam się kojarzy to z budką z Chińczykiem, takim na rogu, który daje po prostu smażone warzywa, mięso z ryżem czy z jakimś makaronem, a się okazuje, że kuchnia chińska to jest niesamowity świat smaków i to takich dziwnych. Słyszałam, że oni tam takie glutowate rzeczy tam. Sosy mają takie glutowate. Nie, oni wszystko jedzą. Chińczycy są prawdziwie wszystkożerni. I to, co my znamy, właśnie dużo ludzi mówi, że kuchnia w Polsce chińska nie smakuje tak jak w Chinach. Ja bym nie była aż taka surowa, to znaczy te potrawy faktycznie istnieją i one są podobne. To nie jest tak, że zupełnie inne danie. Tak jest z kebabem na przykład. Kebab jest zupełnie inny w Polsce niż tam taki prawilny. Natomiast taki prawdziwy turecki, berliński na przykład. Tak, natomiast w Chinach te smaki my trochę znamy, ale chodzi o to, że jakby różnorodność składników w Chinach jest nieskończona po prostu. Ja nie znałam połowy warzyw, którymi nazywa się też zielone jakieś liście, typu szczypiorek, coś tam. No to mamy szczypiorek, pietruszkę, coś tam, a oni mają ileś tam tych rzeczy wyłożonych przy grillu. Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Także ja nie wiedziałam w ogóle, co jem. O, to też jest zaufanie. Przez cały czas, 100% czasu, nie wiedziałam, co jem. Wiem, że nie zjadłam psa, bo ludzie myślą, że jak pojadą do Chin, to przypadkiem mogą zjeść psa, ale pies jest drogim mięsem. O proszę, więc to jest takie ekskluzywne mięso? Tak, chyba, że no, nie wiem, ktoś złapał jakiegoś psa na ulicy, bo mogą być takie pewnie sytuacje i pewnie się zdarzają, no ale Ale generalnie nie jest to ich chleb powszedni, tak nie, nam się wydaje. Nie. Jaka była taka najdziwniejsza rzecz, którą tam właśnie zjadłaś? Znaczy, lub w ogóle tam. W podróży? Szczur. I to wiedziałaś, że będziesz go jadła? Tak, ja go sama zamówiłam. Podróżował ze mną przez chwilę inny podróżnik z Niemiec i chcieliśmy sobie zamówić coś do jedzenia i co się fajnie złożyło, że byliśmy razem, bo gdyby jego nie było, to ja bym tego szczura nie wzięła, tylko wzięliśmy dwa dania i do tego ryż, żeby się tym po prostu zamieniać. I eksperymentalnie wzięłam tego szczura, bo widziałam, jak się go robi, jak oni go opalają na ogniu i tak dalej, już parę razy. I stwierdziłam, że nie, ja muszę spróbować. Jeszcze wtedy jadłam mięso, teraz już bym nie spróbowała w ogóle, ale jak spróbowałam go, to po pierwsze, bardzo suche mięso, takie pozbawione tłuszczu zupełnie. Takie wióry. Takie wióry. Z jakimś takim dziwnym posmakiem i on był bardzo mocno przyprawiony chyba po to, aby zabić ten posmak. Nadgryzłam go, po czym sobie przypomniałam, ile szczury przenoszą chorób i odłożyłam tę głowę z ząbkami, które jeszcze były. Już nie spróbowałam. To była jedyna potrawa, którą tylko spróbowałam. Nie zjadłam, nie przeszło mi przez gardło. A tak to w ogóle ja nie jestem brzydliwa. Tak to się chyba mówi. I do takiego stopnia, że uważam, że jeśli ktoś jest w stanie coś zjeść, ktoś inny to je i mu smakuje,
to po prostu muszę sobie wyłączyć w głowie to, tak, że to jest... to jest tylko bariera kulturowa. Tak. Więc skoro jest jadalne, to ja to jestem w stanie zjeść i im dziwniejsze, tym bardziej chcę, bo jestem ciekawa, co to znaczy, że ludzie nie mogą tego zjeść. To znaczy, że jest niesmaczne. Także też nie jadłam jakichś dziwnych rzeczy. Nie jadłam kaczych jaj z rozwiniętym embrionem, chociaż chciałam, ale nie znalazłam. To w jakim kraju jest taki przysmak? No w Azji, w wielu krajach. To się nazywa balut. Jak się pomyliłam, to wytniesz. Bo nie wspomniałyśmy o tym, że ja dzisiaj nie spałam w ogóle. A to jest, to powinno paść. Tak, czy wspomniałaś? Musimy... A ja już zapomniałam, bo zasnęłam w trakcie mówienia. Mówiłyśmy o tym na początku, a wtedy nie wiedziałaś, że nagrywamy, więc możemy powtórzyć, że Kaja dzisiaj nie spała, w związku z czym... Montowałam. Weźcie pod uwagę wszelkie... Nie, żartuję. Mogę bredzić. Nie, radzisz sobie świetnie jak na osobę, która nie śpi. Myślę, że wiele osób chciałoby w takiej formie być po nieprzespanej nocy. Ale wróćmy do tych oczekiwań i potem ewentualnych rozczarowań. Znaczy ja o tych negatywnych rzeczach to zazwyczaj w sumie nie mówię, ale czy miałaś tak, że jakiś kraj, byłaś tak bardzo podekscytowana na plus i przyjechałaś tam i było takie zderzenie z rzeczywistością? Tak, ale nie chcę jakby sugerować ludziom, że to jest słaby kraj. To ustalmy, chcesz zniechęcać. Tak, ustalmy sobie, że to jest tylko moje doświadczenie i bardzo duży miało wpływ to, co prywatnie się u mnie działo, bo byłam po prostu zmęczona pracą, potrzebowałam wakacji i tak było na Sri Lance. Znaczy Sri Lanka jest fajnym krajem, jeśli chodzi z punktu widzenia czysto turystycznego, widoki, to co wychodzi na zdjęciach, jak ktoś szuka sobie miejsca na rajską plażę i tak dalej, na wypoczynek, ale we wszystkich miejscach, w których byłam, trochę się nudziłam, pierwszy raz w ogóle w życiu w podróży, ale to dlatego też, że ja po prostu nie miałam w sobie energii, aby eksplorować. Mhm. Miałam ochotę tylko leżeć, ale to jest bardzo krzywdzące dla Sri Lanki, także wiem, że wiele osób jest zachwyconych. Ja bym chciała jechać, nie zniechęciłaś mnie. Super. Słyszałam, że tam też jest jedno z miejsc, gdzie narodziła się joga, więc ostatnio mi znajoma polecała Sri Lankę, także i tak spróbuję. Baw się dobrze. To w nie najbliższej przyszłości. Może na taksówkarze, tam się właśnie z jednym pokłóciłam bardzo mocno. Dobrze. Nie będę brała taksu, będę chodzić pieszo. Nie żartuję, zajmie mi to potem tydzień, żeby dojść do drugiego miasteczka. Ale w twoich podróżach brakuje, nie w 100%, ale nie ma za bardzo krajów tak zwanego pierwszego świata. Mm-hmm. Jak to jest, że bardziej cię ciągnie w te, no, nazywając rzeczy po imieniu, biedniejsze klimaty? Myślę, że status nie ma znaczenia aż takiego, chociaż teraz, jak myślę, mówiąc, to może trochę ma, bo takie kraje są zupełnie inne od naszego, bo tam się liczą zupełnie inne wartości, tam życie wygląda zupełnie inaczej i tam okazuje się, że ludzie bywają czasami szczęśliwsi. To jest bardzo inspirujące, ja to bardzo lubię. No i nie ukrywam, że z punktu widzenia osoby, która musi to sobie zaplanować logistycznie i finansowo, wychodzi to taniej, po prostu. Na Europę, przypuszczam, nie byłoby mnie jeszcze stać, aby podróżować w takim czasie, jak na przykład 2 miesiące spędzić w Azji. Bardzo często wybór mojego kraju to jest dzieło przypadku. Ale gdybyś miała, dajmy na to, nieograniczony budżet, to czy pojechałabyś do takiego kraju jak Kanada albo Nowa Zelandia? Czy to nie byłby twój pierwszy wybór? Teraz nie. To znaczy, mam plan na życie taki, że jakoś sobie trzeba podzielić ten czas w skali życiowej i stwierdziłam, że póki teraz mam siłę i zdrowie, to pojadę tam, gdzie jest trudniej. Trudniejsze warunki. Tak, a do Stanów, do Kanady, po Europie, do Nowej Zelandii zawsze można pojechać bez względu na, znaczy no nie chcę powiedzieć bez względu na zdrowie, bo to wiadomo. Ale jest wygodniej. Jest wygodniej, jest, zawsze można tam pojechać. Te kraje nie uciekną. Nie zatoną. Nie zatoną, oby, no to wiesz. Globalne ocieplenie, ale może nie wchodźmy na ten temat, bo to jest osobny temat, tak, odcinka. Ja się na tym kompletnie nie znam, więc możemy pominąć, ale tak samo z Europą, czy na przykład podróżując z dziećmi kiedyś, nie wykluczam posiadania rodziny w przyszłości. Nie wiem, czy będę mieć, bo tego się nie da zaplanować, a teraz dzieci nie mam w tym momencie, ale myślę sobie, że jeśli bym miała, to na pewno bym z nimi podróżowała i fajnie mieć gdzie. Zazwyczaj podróżujesz z plecakiem. I to też wynika, tak w cudzysłowie, z plecakiem, jakby dając jako kontrast podróżowanie do hotelu turystycznego. Tak. Czy, tak jak powiedziałaś, że tam logistyka, kwestie finansowe mają tutaj wpływ i też to, że jest to doświadczenie takie może bardziej surowe wtedy, ale czy gdyby właśnie po raz kolejny te finanse nie miały znaczenia, to czy jadąc, dajmy na to, do Bangkoku, wybrałabyś
ekskluzywny hotel? Absolutnie nie. To od razu powiem, że ja się zatrzymuję w hostelach, bo hostele to są miejsca, gdzie można poznać naprawdę wiele ciekawych osób, innych podróżników, z którymi można wymienić doświadczenia, gdzie pojechać, co zrobić, wymienić się kontaktami, bo wyobraź sobie, że jedziesz do jakiegoś kraju, no stajesz tam na ulicy i nie znasz nikogo, a jakiś inny podróżnik może ci powiedzieć, ej, tutaj się zatrzymałem u takiego pana farmera, on nie wynajmuje pokojów, ale mam do niego kontakt, pojedź do niego, powiedz, że ode mnie. Na przykład. Czasami też faktycznie takie samotne podróżowanie, jak się to robi przez tam tydzień i się do nikogo nie otworzy ust w jakimkolwiek zrozumiałym języku, no to jest dla zdrowia psychicznego fajnie czasem sobie spędzić wieczór rozmawiając z kimś po prostu przez pół godziny. Bardzo lubię też, jeśli nie hostele, to bardzo lubię też takie właśnie domowe kwatery prywatne, czyli zatrzymywanie się u tak zwanych lokalsów lub miejscowych, lub autochtonów. co kto lubi, grammar nazi. zazwyczaj robię tak, że naprzemiennie, właśnie wiem, że powiedziałam, że zawsze w hostelach, nie zawsze, naprzemiennie, hostele, prywatne kwatery, hotele są bez sensu, są naprawdę bez sensu, jak się to robi tak w przelocie, przecież ja tam tylko śpię, nie ma sensu mieć dużych wygód, potrzebuję łóżka do spania, prysznica i tyle, nie mam mnie w ciągu dnia, nie będę oglądać telewizji, a to dużo kosztuje. Teraz się trochę zmieniło w przypadku zostawania przeze mnie w hostelach, dlatego że teraz wynajmuję sobie w hostelach po prostu osobny pokój, tylko z tego względu, że mam sprzęt, który właśnie o to chciałam cię trochę zapytać. Kosztuje. Ciężko, zakładam, że ktoś, kto podróżuje samemu, nawet jeżeli nie uwiecznia tego profesjonalnie, to jednak no, nie chce chodzić po okolicy z całym swoim dobytkiem, a zostawienie tego w pokoju wieloosobowym może być ryzykiem. Ale umówmy się, ceny w hostelach w dalekich krajach, nawet pokoju, cena pokoju jednoosobowego to nie jest duży wydatek dla osoby z zachodu. Tak, no, Polska jest krajem zachodnim, więc dla nas te ceny są małe. Bardzo ważna kwestia, gdzie wybierasz się w najbliższym czasie? W najbliższym czasie, za miesiąc, nie wiem, kiedy będziesz wypuszczać podcast. W sierpniu. W sierpniu, czyli w tym miesiącu jadę do Gruzji po raz drugi. Byłam w Gruzji zimą, a teraz będę latem, ale to jest tak trochę poza YouTubem. Ja pewnie zrobię z tego vloga, z tego wyjazdu, ale zupełnie innego, bo to jest wyjazd z widzami. Bardzo wiele osób pisało do mnie, abyśmy gdzieś razem pojechali, bardzo wiele wiadomości prywatnych, więc stwierdziłam, że fajnie będzie zorganizować taki wyjazd. I z Martyną, która jest doświadczona w prowadzeniu wycieczek po Gruzji, zrobiłyśmy to razem, powiedziałam jej tylko, Martyna, to nie ma być wyjazd zorganizowany, to ma być po prostu wyprawa przyjaciół i tak. Każdy płaci za siebie i robimy razem przygody, a to, że jestem też ja, no to fajnie będzie poznać po prostu tych ludzi, którzy są po drugiej stronie i oni wiedzą, czego się spodziewać, jakiego charakteru to będzie wyprawa. Od razu uprzedzę, że nie wiem, czy planuję kolejne wyjazdy. Zobaczymy, jak to pójdzie tym razem. To jest taki eksperymentalny zupełnie projekt. Jadę dwa razy tam z dwiema grupami na 9 dni jedna, czyli tak prawie 3 tygodnie mi nie będzie. A ile osób będzie w każdej grupie? 12. 12, nieduże grupy, takie optymalne. Potem nie wiem, czy do listopada gdzieś pojadę, raczej nie. To znaczy w listopadzie planuję dużą wyprawę, jeszcze dokąd nie wiem, bo chcę ją zrobić i powiem ci, zdradzę ci co nieco, bo bardzo mi się fajnie z tobą rozmawia, a jeszcze o tym nie mówiłam w ogóle nigdzie i chyba jakoś tak nie będę tego szczególnie rozgłaszać, bo zobaczymy, co wyjdzie. Tak, ale mam takie marzenie, żeby pojechać wreszcie w jakieś miejsce, gdzie sobie to zaplanuję. To znaczy, teraz było tak do tej pory, że jak jeździłam YOLO, czyli zobaczymy Na spontanie, zobaczymy, co się wydarzy i to nagram, to w momencie, w którym nie wydarzało się kompletnie nic, bo były takie momenty, były piękne historie z panem Po, czyli cudowne osoby do pokazania, które chciały się podzielić swoim doświadczeniem ze światem, to jest super, ale nie zawsze się to udaje, a trochę tak czasami się błądzi jak we mgle w tych krajach, a ja nie chcę też tak celowo szukać na siłę tematów, więc tego nie robię i wtedy widzowie są skazani na mnie. To znaczy ja jestem głównym tematem przewodnim i moje przygody związane z czymś tam. Więc temat samotnych podróży i mojej osoby trochę mi się wyczerpał. To znaczy powiedziałam już to na przestrzeni iluś tam filmów, co miałam powiedzieć i nie wyobrażam sobie teraz, że pojadę do kraju, w którym faktycznie nie uda mi się
znaleźć czegoś, co może zainteresować widzów, więc chciałabym rozwinąć dalej kanał w trochę innym kierunku, czyli przygotować wyjazd wcześniej i muszę mieć na to czas, dlatego dopiero listopad, między innymi. Ale to nadal byłby wyjazd solowy? Tak. Dlatego, że ja to bardzo lubię i lubię tak pracować, to już pod tym kątem. Nie jestem w stanie z kimś być w podróży i się tak na tym skupić. Wiem, bo sprawdzałam, podróżując przez chwilę z innymi podróżnikami. To jest tylko z tego powodu. I natomiast na miejscu być może miałabym pomoc. To znaczy, tłumacza, bo teraz już, skoro jest to już mój zawód, uważam, że trzeba inwestować, powiedzmy sobie, o pieniądzach. Po prostu przeznaczę na to jakąś określoną sumę, aby jeszcze tego typu rzeczy sobie zorganizować. Nigdy w życiu tego nie robiłam. Błąd ze węgle. Mam dużo czasu, ale zawsze, tak sobie myślę, że zawsze jest ten moment, kiedy robisz coś po raz pierwszy. Więc chcę spróbować znaleźć taki kraj i mam parę pomysłów, ale chcę, żeby to wynikało nie z pomysłu, że ja sobie wymyślę, a w tym kraju za wszelką cenę, tylko w zależności od możliwości. Ale czy to też będzie kraj Dalekiego Wschodu, tam gdzie najczęściej bywasz? Nie. Tam najczęściej bywasz, tak, tak powiedzieć? Tak, a to przypadkowo wyszło. Moje serce, jeśli chodzi o region w ogóle, do tej pory należy do Azji Środkowej, czyli na przykład Kirgistan, ale myślę o Afryce. Myślę o Afryce, o Ameryce Południowej również, ale nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Co. Tak. To tak, mówisz, że niby dużo czasu, ale to tak naprawdę jest niedługo. I Jezu, to prawda, nie wiem. Ale to, tak. Po pierwsze, cieszmy się, że czas płynie wolno, wmawiamy sobie, że płynie wolno, ale z drugiej strony jest to też niedaleka przyszłość, więc jest to coś miłego, na co możesz czekać. Tak. Gdzieś tam z tyłu głowy masz bardzo ciekawy projekt. Ale no, obecnie dzięki. Jesteś w Warszawie. Obecnie jestem w tak, Warszawie. Warszawa jest twoją bazą, można tak powiedzieć, ale czy myślisz, że to już będzie taka twoja baza na dłużej? Nie, wynajmuję tutaj mieszkanie, nie mam swojego mieszkania i przypuszczam, że jeszcze przez wiele lat nie będę mieć. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, na razie nie mam takich planów, a to jest taka kotwica, która cię gdzieś trzyma. Być może na emeryturę, bo wydaje mi się, że to jest przyszłość bardzo wielu ludzi z Europy, że będziemy migrować do Azji właśnie, tam gdzie jest ciepło i tanio. I tam, zwłaszcza w krajach takich jak nasz, gdzie emerytury raczej nie będziemy mieć. Ale nie wiem. To znaczy, tyle już miałam różnych planów na życie i nic nie wyszło tak, jak planowałam. To nie jest nic złego. Wyszło dużo lepiej, niż się spodziewałam. Nie wykluczam wyprowadzki w przyszłości, ale nie wiem gdzie. Teraz miało być tak, że pojadę do Kambodży. Taki miałam plan na ten rok, że pojadę do Kambodży i sobie tam pomieszkam, bo tam właśnie tanio, bo nie musiałabym się spieszyć, bo trochę mnie zmęczyło tempo moich podróży. To, że faktycznie, żeby ten kanał miał jakąś ciągłość i jakoś działał, chciałam spróbować robić to regularnie. Naprawdę przycisnęłam z tematem w zeszłym roku. A teraz chciałabym się do tego trochę lepiej przygotowywać, więc bycie w Kambodży dawałoby mi ten komfort, że zamiast miesiąca mogę przeżyć dwa za pieniądze, które mam zaoszczędzone. Ale z drugiej strony mam tutaj rodzinę i mam siostrę, która ma dwie małe córeczki, w których życiu chciałabym uczestniczyć. Po prostu jest ci tutaj dobrze na ten moment. Tak, jest mi tutaj dobrze na ten moment. Ale nie masz takiego poczucia, że chcesz gdzieś tę bazę znaleźć, czy to będzie Warszawa, czy jakieś inne miejsce, tylko raczej dajesz sobie, jakby w cudzysłowie, bilety w jedną stronę, że jeżeli zechcesz pobyć w jakimś miejscu, tam jedziesz i zobaczysz, jak się obrócą sprawy. Tak, ale jestem sobie w stanie, słuchaj, wyobrazić taką sytuację, że któregoś dnia po prostu powiem, że już mam dosyć i w ogóle zawsze chcę mieszkać już w jednym miejscu. Serio, bo to się może wydarzyć, czemu nie? I może przesycę się któregoś dnia. Na razie zupełnie tego nie mam i na razie mam takie okresy i to ja osobiście tak mam, że z takiej sieczki, powiedzmy, musi być długi moment stałości. Tak. Więc przypuszczam, nie wiem, tak zgaduję, może z rok i potem się zastanowię, co dalej i zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja. Ale póki co Warszawa. Tak, póki co Warszawa. Ja bardzo lubię Warszawę, jest super. A ile lat już tutaj mieszkasz? Tak, kiedy zaczęłaś tu mieszkać, bo miałaś przerwy? Miałam 18 lat. Przyjechałam na studia typowy słoik i zostałam. Potem jak czy miałam... słoik, posłuchaj, czy bycie słoikiem się jakoś przeterminowuje? Można po jakimś czasie już nie być słoikiem? A nie wiem, chyba nie. Czy to zostaje z tą obrazem? Myślę, że to zostaje taki nabytek warszawski, powiedzmy.
też nie mam z tym problemu jakiegoś większego, no bo tak, jestem przyjezdną, ale to jest mój dom, ja nie pamiętam w ogóle już, jak to jest czuć się w domu w moim rodzinnym mieście. A często odwiedzasz rodzinne strony? Bardzo rzadko. Najczęściej rodzice przyjeżdżają, bo właśnie bardziej nam po drodze w ten sposób, więc bardzo rzadko jeżdżę w rodzinne strony. A Warszawę lubię i uważam, że jest... Warszawa jest ekstra. Koniec. Kropka. Ale czy liczyłaś sobie kiedyś od czasu już samodzielności, czyli wyprowadzki z domu rodzinnego, masz takie statystyki, ile cię było tutaj tak naprawdę? Długo, bo przez ostatnie... W sumie mogę powiedzieć, że nie było mnie 3 lata. W sumie. A zaczęłaś liczyć 3 lata temu prawie? Tak, ale liczę też z poprzednimi wyjazdami, bo ja nie podróżowałam ciągiem. No ja właśnie, ale o to mi tutaj chodzi, że to jednak mimo wszystko te ostatnie 3 lata to byłaś cały czas w podróży. Prawie. Statystycznie to nie jest aż tak źle, bo tam na ileś tam ponad 10 lat masz 3 lata podróży, ale te ostatnie były bardzo intensywne. Tak, to było w przelocie. Ja tutaj tak wpadałam na chwilę i wypadałam i nawet nie miałam własnego domu. Znaczy w sensie domu, miejsca, gdzie trzymam swoje rzeczy. Miałam rzeczy w 5 miejscach przez ostatnie pół roku. Część u jednych znajomych, część u drugich znajomych, bo akurat u nich spałam wtedy, potem wynajmowałam pokój gdzieś indziej, więc tak to zostawało. Ostatnio pozbierałam to wszystko. No bo teraz kochani znajomi przychowali. Masz teraz swoje miejsce, bo w każdego życiu przychodzi czas na jakieś zmiany. U ciebie teraz jest to Warszawa. My przejdziemy teraz do ostatniej części naszego wywiadu, rozmowy, bo mam takie... Taką tradycję, mogę nawet powiedzieć, że na końcu zadaję szybkie pytania, odpowiedzi, o matko, które nie wymagają ani myślenia. O nie! Nie, to nie jest ani sprawdzanie wiedzy, nie, to jest tylko, żeby lepiej poznać ciebie. Zupełnie na luzie. Także... Ale to jest takie podchwytliwe, wiesz, o co chodzi, bo... Tak, presja, że musisz coś takiego wartościowego powiedzieć. A jak coś palne i się okaże to zupełnie się inną osobą, to się wytnie. Dobra, zaczynamy. Jesteś gotowa? Tak. Nie, masz dużo czasu. W ogóle zaraz ja napięcie stworzyłam. Dobra. Dobra, pytanie pierwsze. Przyspieszysz nas jak ten, jak od lekarstwa, co lekarz mówi. Tak, będę wszystkie oddechy wycinała. Tak, super. Pytanie pierwsze, spośród miejsc, których już byłaś, gdzie na pewno wrócisz? Islandia. Proszę, szybkie pytanie, szybka odpowiedź, to było piękne. Pytanie drugie, pewnie nie będziesz chciała mi odpowiedzieć, bo gdzie na pewno nie chcesz pojechać? I czy jest takie miejsce? Nie ma takiego. Na Marsa. Nie poleciałabym za daleko, musiałabym za życie poświęcić. Za dużo czasu. Bo... Tak. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? Warszawa. Kolejne pytanie. Czy jest jakaś książka, którą poleciłabyś każdemu? Atlas Wysp Odległych. Pamiętam autora. Judith jakaś tam. Podlinkujemy. Będę potem cię zarzucać pytaniami i wszystko podlinkujemy. To jest książka, to nie jest taki typowy atlas. No to ostatnie z takich pytań szybkich to jest marzenie zawodowe. Może być, nie musi być jakaś wizja twojej przyszłości, ale taką jedną rzecz, którą byś chciała zrealizować. Dokument chcę nagrać. Prawdziwy, długi. Nie vlog, tylko dokument. I chciałabym go zrobić trochę po swojemu. To znaczy nie takim klasycznym, książkowym, podręcznikowym dokumentem. Nie taki, ale stworzyć taką ciekawą i ważną historię. Dobrą historię. Nie byłabym sobą, gdybym nie zadała jeszcze jednego pytania. Jaka jest twoja ulubiona restauracja w Warszawie? O nie, ja nie mogę tego powiedzieć, bo ja od niedawna jestem na diecie roślinnej i już nie mam. Muszę dobrze, to znaczy, że nie masz, znaczy, że cała lista cudownych miejsc przed tobą. Tak, tak mam teraz, bo wiele ludzi mnie pyta o to, jak się czuję właśnie na diecie roślinnej od 2 tygodni i czy mi brakuje. Nie brakuje mi, bo ja jeszcze nie wyczerpałam smaków, to są cały czas nowe odkrycia, to jest jak podróżowanie w ogóle. Na koniec chciałabym się ciebie tylko zapytać, gdzie ciebie mogą słuchacze, widzowie znaleźć poza tym programem, w internecie. Dziękuję ci bardzo za możliwość promocji. Jestem jako Globstory wszędzie, to znaczy na Instagramie, Facebooku i YouTubie. Nie mam mnie na Twitterze, znaczy jestem, ale w sumie się nie udzielam. Globstory, tak jak słychać. A najbardziej aktywna jesteś? Ciężko powiedzieć, bo ja mam 3 media, które służą do czego innego. Tak ja sobie rozgraniczyłam. Na YouTubie to jest najważniejsze moje medium, czyli to jest to, nad czym pracuję przez cały czas. To są filmy z podróży. Instagram jest bardziej moim prywatnym medium. Tam wrzucam głównie instastory, które polegają na memach. Nie chcę traktować tego w żaden sposób z presją, tylko po prostu się bawić tym. I jest Facebook, który służy do komunikacji na zasadzie, ej, tutaj mamy spotkanie, tutaj jest nowy film i tak dalej.
takim razie wszystko będzie podlinkowane zarówno w opisie filmu, jak i w poście na mojej stronie. Ja tobie dziękuję za rozmowę. Ja ci dziękuję. I na sam koniec... Nie dajesz mi podziękować, już drugi raz się próbuję, trzeci raz się próbuję wciąć ci bardzo, bardzo podziękować, bo jestem zaszczycona i naprawdę wiem, że takie wazelinowanie na wizji to jest nie na wizji, tylko na, jak to się mówi, w eterze? Na nagraniu. Na nagraniu. Na kompletnie nieżywym. Na nieżywym nagraniu, bo to nie jest na żywo. Na kliszy. To jest trochę bez sensu, ale wyraz miłości ślę tobie i bardzo wielką przyjemność sprawiła mi ta rozmowa. Naprawdę super się z tobą gada. Bardzo mi miło. Idziemy na ramen. Ja, wszyscy teraz wiedzą. Ja muszę powiedzieć, że na koniec, że życzę ci, żeby te wszystkie pomysły i plany się zrealizowały, bo to, w jakim szybkim tempie to się rozwinęło, jest ciężkim orzechem do zgryzienia, a masz jeszcze wiele przepięknych marzeń i pomysłów i wierzę, że to wszystko będzie się ziścić. Zdrowie mi tylko rzecz, tylko to jest ważne, bo resztę sobie można samemu zrobić. Zdrowie. Zdrowie tak. Jest najważniejsze. Dziękuję ci bardzo. I dużo dobrego jedzenia. Tak. Cytat. Dobra, to do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa. Pa. Nasza rozmowa skończyła się tylko dlatego, że kontrolowałam czas. W przeciwnym razie siedziałybyśmy w studio bez końca. Na mojej stronie karolinasobańska.com znajdziecie post ze wszystkimi szczegółami naszej rozmowy, namiarami na Kaję i linkami, o których mówiłyśmy. Bardzo dziękuję wam za wysłuchanie zarówno na YouTubie, jak i na SoundCloud, iTunes i mam nadzieję na Spotify, bo na tych platformach znajdziecie moje podcasty. W każdy poniedziałek o 16 postaram się mieć dla was nową, i mam nadzieję, ciekawą rozmowę. Czekam na wasze opinie. Jeżeli lubicie słuchać podcastu, byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili ocenę na iTunes i w wolnej chwili napisali krótką recenzję, ponieważ dzięki temu więcej osób będzie miało szansę trafić na ten program. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.